Podając moi państwo za gry online, darmowy survival zdobywa popularność na Steamie. Ja jestem Kairos, a dzisiaj przyjrzymy się grze pod tytułem Mac. Choć nie ma tutaj w menu głównym żadnego logo, które by sugerowało, że jest to Mac, ale musicie mi uwierzyć, że jest to gra pod tytułem. No bo powiedzmy sobie szczerze, co może pójść nie tak, jeżeli dostajemy grę survivalową na Steamie, ale za darmo. Chciałbym się dzisiaj przyjrzeć temu tytułowi i taki to krótki filmik sobie nagrać, bo granie w głupie gry to zawsze fajna sprawa. Zhostujmy sobie w takim razie gierkę i na dzień dobry wita nas taki chłopek ze wzrokiem, który sugeruje, że nie jest on skalany inteligencją. No i co, mamy do wyboru Seeda, jakieś poziomy trudności, nie pierdoły po prawej stronie, więc możemy sobie a propos Seeda wpisać coś zabawnego i zobaczyć, jaki się świat wygeneruje, bo ponoć jest to taka trochę roguelike'owa gra, bo są Seedy randomowe. I światy, ogólnie randomowe. No i cyk, zaczynamy grę. Ja może przestanę bardzo się stresować na materiałach, bo zauważam po samym sobie, że ja staram się jakby robić super montowane filmy, w których to, wiecie, co chwilę miałyby się dziać jakieś emocje, jakieś niesamowite rzeczy, a może warto jednak trochę old schoola tutaj polecić takiego starego, jak jeszcze nagrywałem przed laty, czyli że dłużej sobie gadam, a mniej wycinam, bo ostatnio więcej wycinałem, jak gadałem. Słuchajcie, od samego początku w prawym dolnym rogu mamy tutaj taki mini poradnik i co jest bardzo fajną sprawą. Ja generalnie w tego chwilę pograłem, żeby zobaczyć, czym to się je. I takie najprostsze, a naprawdę stosunkowo intuicyjne jest to przedstawienie, co podnieść, co dalej trzeba w tej grze zrobić, co jest z całą pewnością na plus. A, i pozwolę sobie jeszcze przypomnieć, bo nie chciałbym was skłamać, autorem tej gry jest youtuber pod pseudonimem Dani, bo ponoć generalnie historia stworzenia tej gry przedstawia się w taki sposób, że widzowie szczególnie gry online stwierdziły, szczególnie pod jednym filmie, o, jabłuszko! Powiedzieli, że no Dani, ty nie stworzysz gry i taki widz napisał, ty na pewno nie stworzysz multiplayerowej, survivalowej gry, a Dani tutaj pokazał wszystkim, że się myli, szczególnie ten gościu, co mu tak pisze. No i mamy tutaj po prostu efekt tego romansu. Gra stworzona na silniku Unity, która chyba jest jednym z przykładów niepalenia mi mojego laptopa. Ta krowa się chyba wprosi o wpierdziel. Oj, tutaj krowo. Dobrze, możemy się znęcać nad zwierzętami. To już jest kolejny ważny element w grach survivalowych. To jak najbardziej. Mięcho. Generalnie ta gra jest na tyle ciekawa, że też postanowiłem jakby to odpalić, bo jest to coś zupełnie innego. Zauważyłem, że generalnie granie w głupie gry jest opcją o wiele lepszą, bo uważam, że wy też chętniej obejrzycie taki film, bo się zastanawiacie, co to jest, niż jakbyście mieli oglądać kolejny film z Age of Empires, w którym jak zwykle nie potrafię grać i wygrać na bota, no to jest to lepsza opcja. A tak chwalę tę grę ze względu na optymalizację, bo często gry tego typu mają problemy z poprawnym działaniem, szczególnie jak się ma laptopa, to w takiego, jak grałem Valheima, to wiadomo, tryb rakiety był po prostu odpalany, a sam Valheim też jakiejś grafiki niesamowitej po prostu nie ma. Generalnie optymalizacja gier to jest w ostatnim czasie taki temat dosyć głupi. Dobrze, a my robimy workbencha, bo tego drewna trochę jest i to można gdzieś postawić. Jak chodzi o obracanie generalnie stołami, innymi obiektami, to tutaj czuć taki trochę właśnie Valheimowy vibe. A, no i pewnie zauważyliście, że są tutaj skrzynki. To je się otwiera za złoto, a złoto się zdobywa zabijając potwory w nocy, między innymi i chyba przede wszystkim z tego, co zdążyłem zauważyć w moich 10 minutach pierwszej gry, no bo jest tak, że niby za dnia sobie budujemy, w ogóle widzicie, cały czas mi się coś odblokowuje nowego na ekranie tutaj do góry, a w nocy nas atakują jakieś tam stwory niedobre. No i mamy narzędzia, wymaga 5 drewna, 5 kory robimy sobie tutaj, okej. Okay. Dobrze, że jedno drewno to jedna kora, to bardzo fajnie. Co sobie już mogę zrobić siekierę, mogę sobie znowu zrobić kory, mogę sobie zrobić kilof. Mamy tutaj jeszcze piecyk, mamy tutaj jeszcze taką kocioł na gotowanie żarcia, jeżeli chodzi o budynki, no to takie typowe durdy małe. O, jak patrzę tutaj na te obiekty, to naprawdę taki trochę Valheimowy vibe tutaj jest, no zdecydowanie. Mogę zrobić bliskę nawet, ale nie wiem po jaką cholerę. No sami widzicie, stylistyka jest dosyć prosta, ale ta gra chyba dosłownie się parę dni temu pojawiła na Steamie, tak naprawdę 5 czerwca bodajże, nie jestem do końca pewien. Ja oczywiście podlinkuję newsa do gry online, z którego tutaj brałem informacje, co wam tutaj mówię, wszelakiej maści, ale też przy okazji podlinkuję również też Steamową tutaj opcję do tej gierki, żeby sobie na stronie Steamowej zobaczyć, no bo mówię, gra jest darmowa, tak, i można sobie pograć, zawsze to jest jakaś zabawa na 2 czy 3 godziny. Tam jest domek jakiś w oddali, idziemy zobaczyć, a ja wam przy okazji powiem, że w nocy nawet bossowie się pojawiają. To jest co robić, też pozostaje pytanie, czy ta gra to jest taki jeden wielki żart, który
o którym wszyscy zapomną po jakimś czasie, bo zdarzają się takie rzeczy jak najbardziej. Jest to normalne, że zawsze coś jest popularne, a po chwili przestaje być i trzeba stawać na głowie, żeby jakby znowu o tobie mówili albo o twoim dziele na pewien sposób, czy też to będzie dalej rozwijane. No ja nie wiem, można kwiatki zbierać, no dobra, to mam nadzieję, że ta gra będzie rozwijana, bo te kwiatki to fajna opcja jest generalnie, grzyby też są. O! Pszenica, ej dobra, w tej grze jest o wiele więcej rzeczy, niż bym się spodziewał. I nawet aż noc nas została od tego mojego gadania całkowitego. 100 golda na otwarcie tej skrzynki, a te mogę otworzyć bez problemu. Co to jest? Lina. Okej. Okay. Drewno i sikiera. Jezu, kurwa, patrzcie, już... już mnie zębacze z Gothica atakują. Ale ci się łeb świeci. Ty nie, ty masz rogi. Ale tak od... Nie no, ty gościu. Zębacz z piekła, z Gothica normalnie. Chwila. Ale to jest niedobre, ty to się tak nie godzi. A, może też wypadałoby, żebym nie zginął, ponieważ jak się umrze w tej grze, to świat się resetuje, więc jeden zgon oznacza już permanentny koniec świata, wiecie, to jest... Czy chcemy, czy nie, to tutaj jakbyśmy grali cały czas na tym, hardcore w Minecrafcie, czy coś w ten deseń. A! Co ty gość... Co ty jakiś kościami we mnie rzuca? Ten w ogóle ma czaszkę nad sobą, ty jak w Wiedźminie. Ło ja pitole. Jakby gościu miał o wiele więcej HP i miałbym je one-shotować, jak mnie trafi. Ej, ja nie chcę umierać. Jeszcze nie teraz. Czy ja mogę zjeść grzyba? Sas? Co? Among Us? O nie, Sas Shroom. Ten grzyb jest podejrzany. O fuck. Dobry wynik na początek. No i ciu, trzeba grać od nowa. Student... Piwo się nie poddaje. Wow, ale jazda, to jest generalnie parę rodzajów drzew. Mamy przykładowo brzozę, którą siekierą mogę bić. Mamy dąb, co go nie rozwalę już siekierą. Afir, nie mam pojęcia, czym to jest za gatunek, ale jest to pewnie jakieś drzewo iglaste. I czemu znowu mi to wali Valheimem, w którym było podobnie? Że moi państwo nie mogliśmy, powiedzmy, tymi podstawowymi narzędziami rozwalać jakby brzozy i dębów. I potem jak mieliśmy tą żelazną siekierę, to mogliśmy. Nieładnie się tak inspirować Valheimem tak mocno. Dobra, słuchajcie, macie dosłownie 3 sekundy, żeby zastanowić się, z czego ja się śmieję w tym momencie. Otóż cały stack jakiegoś przedmiotu to 69. Nie mogę tego po prostu złączyć ze sobą. To świetna gra. Polecam dla całej rodziny. Świetna przygoda. Wow, to jest łuk. Ale kozak. A, bo się z liny robi łuk. Ej, to jest więcej rzeczy tutaj do craftingu, jak się... No co? No jak się znajdzie przedmiot, to się nowe rzeczy w craftingu odblokowuje. No, prosta piłka. Okej. Okay. Palik jeden. A jak teraz chcę postawić... podłogę. O! No dobra. To ja w sumie spoko. Ała! Nie w ten sposób. Zobaczmy. Jak w Valheimie na pewien sposób budowanie. Znowu. Choć szczerze ja wam powiem, wiecie co mi bardziej przypomina stawianie tych takich, powiedzmy, płatów. Jakby to ująć. No, że w ten sposób stawiamy takiej dosyć większej wielkości. Już mnie coś zacznie zaraz gonić i bić. Wiedziałem. Co się tak patrzysz, gościu? Ty! Z ziemi wyrósł! To mi po prostu ten styl budowania kojarzy mi się z Rastem. No, już nie potrafiłem znaleźć jakiegoś mądrzejszego słownika. Co ty? Synek! Z tymi pierwszymi wersjami Rasta. Jeżeli pamiętacie, jak wyglądał kiedyś Rast, bo on przeszedł taką dużą metamorfozę swego czasu, to tam bardzo podobnie to pierwsze budowanie wyglądało, że też się takie płaty stawiało, jakby takie kwadraciki. I się wokół tego ściany budowało paliki też, no tak to wyglądało, no to jest ten z czaszką niedobry. Dlaczego takie silne potwory już na dzień dobry tutaj przychodzą? Niedobre, wstrętne i paskudne. Ale krytola dostał. Och, słoneczko już wstaje, to bardzo dobrze, pierwszy dzień, za chwilę może dać mi spokój. Czemu jest 12 i słońce o 12 wstaje? To mi trochę nie pasuje, ale okej. O, rany Julek. Jeżeli chodzi o nagrywanie takich gier, to muszę wam powiedzieć, w ostatnim czasie mam chyba jakiegoś takie bardziej na luz wrzucam, jeżeli chodzi o podejście do nagrywania filmów. Z całą pewnością zjedzmy sobie tego Yami grzybka. On miał fajny podpis, o, Yami. Że to, kurde, w dużej mierze ostatnimi czasy tak trochę jakby... Czemu mi to punktów jedzenia przywróciło?
O, workbench. Zabijmy jakąś krowę. Dobrze, bo znowu odchodzę od tematu. W sensie, nagrywając te filmy, przede wszystkim ze strategii, jakby tak dziwnie starałem się wpaść w takie trendy, co wiem, jak to się u większych twórców jakby tego rodzaju filmy klikają, a ja sobie po prostu myślę, że jeżeli ja mam, powiedzmy, swój styl bycia, to jak mam coś ciekawego do powiedzenia, to po prostu niech mówię, jeżeli w danym momencie nie mam ciekawego do powiedzenia, to mówić nie będę, czyli po prostu jak najbardziej na luz z tym wszystkim, choć jeszcze sobie zastrzegam prawo, że mogę się witać jak jełop na filmach, bo zawsze ten sam początek jest najbardziej oglądany i najbardziej decydujący, nie wiecie, jak to wszystko wygląda. Także no, po prostu zmierzam do tego, rzucam na większy luz, mam nadzieję, że wy też po tym filmie jakby odczujecie na pewien sposób, że tutaj jest bardziej taki takie bycie sobą, a nie na siłę robienie czy jakiegoś rodzaju materiałów, że bo ma się klikać, bo się inaczej nie będzie klikać, jak nie zrobię tak czy inaczej. No. Tyle po prostu. 25 golda kosztuje mnie tworzenie tej skrzynki i jetpack to the moon. Aha, o! Czy to sprawia, że ja wyżej skaczę? Ej, kozak, bo w sumie jakby właśnie zauważyłem, że tutaj coś na zasadach takich artefaktów to działa. Ja w ogóle mam je w prawym górnym rogu i to jest też na pewien sposób takie, kurde, ciekawe. Choć ja szczerze wam powiem, no nie orientuję się jakoś wybitnie w tym tytule jeszcze. Żelazo. No bo generalnie sobie teraz poszedłem trochę tym kilofem kamulców nakopać. Wiecie, mamy tutaj krzemień, mamy tutaj węgiel, jest zwykły kamień, więc... No coś w tej gierce jednak jest, co pozwala nam chyba tutaj spędzić tak samo jest 2 godziny grania, więc dosyć ciekawa sprawa. Lepiej wrócę na chatę, bo zaraz będzie ciemno, znowu będą mi skurczysyny wyłazić, a ja nie mam żarcia i staminy, ale mam surowe mięso, a surowe mięso jest yummy. Możemy jeść surowe mięso? Chociaż trochę. Grzyb. Świetnie, mój dom, w wybitnej kondycji i zaawansowaniu. Dobra, słuchajcie, mamy piec. Łód i drewno. O nie, nie mam drewna. Matko jedyna, jak tutaj wielu rzeczy brakuje. Czy ja powiedziałem łód i drewno? Nie, znowu susam. Bandyci niedobrzy. Pozwólcie mi tutaj garnek postawić i sobie jeść zrobić. Tak słabo bez tego. Okej. Zobaczmy, jak teraz będzie z pieczonym mięskiem. Ej, nie, no jest fajnie, dobrze, pieczone mięsko, bardzo możemy się tutaj pokolegować trochę. I was przy okazji skurczysynki pozabijać troszkę i będą pieniążki z tego. O, nie, znowu ten co kości mi rzuca, pijany gościu. Już się tak bardzo nie boję z wami walczyć, bo jednak mogę się uleczyć w razie czego, ale was jest jakoś tak dziwnie więcej. Łop, o, ja mogę skakać wysoko. Właśnie, trzeba o tym pamiętać. Dobry sposób na ucieczkę w razie czego. Okej, okay. Mam 92 monety, co tutaj bardzo ładnie ten symbol symbolizuje. Sobie parę skrzynek jeszcze podpieram. Okej, okay. Czy to sprawia, że jeszcze wyżej skaczę? Ciekawa opcja, ale dobrze, dobrze, niech będzie, dajcie mi coś nowego. O, buty, to movement speed, no dobrze, dziękuję bardzo. Może wiesz, grał parę na takiej mechanice. Nie wiem, czy jestem fanem takiego rozwiązania. Skrzynki po prostu są, byle gdzie. Byleby być, bardziej mi pasowały takie skrzynki z artefaktami w jakichś dungeonach, żeby dawały powiedzmy jeszcze więcej bonusów, czy coś w ten deseń, ale nie będę, wiecie, jakby bardzo protestował. Kurde, dodatkowy skok! Co taka skoczna gra dzisiaj? Nawet chwili spokoju nie dadzą, żeby sobie mięsa to jeść, znowu atakują. O ja pitole, na to się nie pisałem. No bez przesady, czemu z każdą nocą jest coraz gorzej? Przecież ten dzień trwa dosłownie z 5 minut. Ja pitole. Dajcie mi moje zębacze z powrotem. Ja mam tylko wspaniałą umiejętność, żeby spierdzielać, a nie żeby walczyć. Co za ludzie. Niestety obawiam się, że oni nie dadzą mi zupełnie spokoju, dopóki nie zginą. Trudne się wylosowało. Skrzynka, skrzynka, co jest w tobie? Podstawowa siła większa. Dobra i tyle. W sumie to jest dobra opcja, żeby sadzić większe obrażenia. Przecież się ten dzień skończy, zanim ja tego golema pokonam. Dobra, to może kill off. Większe obrażenia będzie sadził. Okej. O, jest taktyka na golema. Mój Boże, coś czuję, że chyba twórca tej gry się chyba inspirował gotikiem jeszcze, bo tak się w gotiku trolla bije na pierwszym levelu z lagą. I to czarnego. Mithril! Co jest? Ile jest surowców w tej grze? Jeszcze tego nie rozwalę nawet, ty. Patrzcie na to. Dobra, otwieramy skrzynki. Tu jest taka czarna. A czarna? A, czarna jest za free. Regeneracja zdrowia! O, ale dobrze, tak mi róbcie. Kurczę, skrzynka za 100, ja mam 90.
Gdzieś powinny być za 50 jeszcze, ale tutaj jest czarna, czyli kolejna powinna być za free. Tak trochę latam teraz, patrzę co się dzieje, bo myślę, że to nie jest taka zła sprawa. I kolejny movement speed, dobrze. O! Złoto. O, nie pozbieram. Dobra, 25. Co? Znowu ten skok? No dobrze. Przynajmniej można się szybko po świecie poruszać. Za 250. Ale jest kolejna za frajera. Otwierajmy. O, regeneracja żyćka. Jak najbardziej. Lubię, lubię. Odpalamy za 25. Świnka. Co? I'm feeling lucky. Time to hawk all the loot. I znowu regeneracja. Dobrze. O, jeszcze uwierzę, że kolejną noc przetrwam. Domek, a w domku trochę złota, dobrze, drewna i schodków, a w skrzynce drugiej jabłuszek, drewna brzozowego i jakiegoś innego. O ty mały kolego, czemu wszedłeś przez ścianę? Ale ta regeneracja mi teraz tyłek ratuje, matko. Piguły, zwiększyło coś związanego z tarczą, ale nie przetłumaczę tego poprawnie, bo nie chciałem głupoty walnąć. A, taka tarcza, więcej HP. Uff, teraz może przeżyję. 154 sztuki złota. Wolę te skrzynki. Ej, one są teraz droższe, 28 kosztują. Więcej tarczy? Dobrze, wszystko pod HP mi się teraz bardzo przyda. Jeszcze trochę jabłek sobie zjemy. Dużo drewno powypadało. Mam aż 3 staki. Po 69. Ażby za chwilę wypadało naprawdę wyjść z tego mojego początkowego domku i tam posiedzieć. Może to żelazo przetopić, zobaczyć jak to działa. Okej, zauważyłem, że chyba świnka sprawia, że mam generalnie lepszy loot. Bo wypadło mi dwa razy z rzędu po 3 mięska z krówki, więc bardzo fajna sprawa, że jednak sekret świnki skarbonki został odkryty i jest kolejna skrzynka czarna. Ano, skrzynki podrożały. Co jest w zastówę? Mieczyk! Lifesteal. Okej, zadawanie obrażeń mnie leczy. Coraz więcej pozytywnych rzeczy. Dobra, robimy piec, zobaczymy co z tego wyniknie. Iron ore i trochę wungla. A mogę drewnem, byłoby fajnie. Dobra, mogę drewnem, kozak, jak w Minecrafcie. Jezu, ja za wysoko skaczę zdecydowanie. Co to jest ciekawego? O, fletching table. Ale kozak, dobra, zrobię łuk. Czy strzały zrobię? Zrobię strzały. Ej, i są pochodnie jeszcze. Co to jest w ogóle? Do ugchy. Co to jest do ugchy? Ja szybko wpiszę w tłumacz Google. Ciasto! Co? Kozak. 40 strzał, superaśnie. A, ciasto robię z pszenicy, to dobrze. I z pszenicy robi się też liny. To dobrze. To wygląda jak mydło, ale okej. Okay. I chyba jest twarde jak mydło. Mogę to zjeść? Lux yummy. No to zjedz to, a nie... Przecież jesteś głodny, o co ci chodzi? Chyba nie działa. Grzybek działa. Ech, zaczyna się. Przetestujmy łuk. O nie, czemu nie ma animacji naciągania łuku? Chyba, że potrzebuję sam łuk połączyć z tym? Bez sensu. Dlaczego one się palą? Powiem szczerze, nie potrafię strzelać z tego łuku. Jakby, nie wiem, mało intuicyjne. A, dobra, to jest lut na strzały. Działa, kozak. W sumie headshota dostał i wpadł na strzała, to dobra opcja. Czemu się robi w tej grze coraz gorzej? Mam nadzieję, że gościu z ciebie chociaż węgiel wypadnie. O, dobra, już nie chcę z tą walczyć. Dobry odskok. Wow, rozwaliłem twój pocisk strzałą, ale kozak. Jakby do tej gry były achievementy, to obowiązkowo za coś takiego powinien być. No nie, czemu mi chatę rozwalacie, bandyci? Przecież to nawet... Can't have shit in Detroit. Jezus Maria. Dobra, mam to żelazo, ciekawe co teraz mogę z tym zrobić. Może coś miłego. Tutaj naprawdę nie można mieć niczego w tym świecie. Jest kowadło. Dobrze, nie mam pojęcia jak tutaj można zabezpieczyć swoje budowle jakoś sensownie. Wow, mogę zrobić monety, dobrze. Mogę... Jest, gacie odblokowały inne rzeczy. Miecz, dobrze. To trzeba zrobić w pierwszej kolejności, bo te obrażenia są tragiczne. O, hełm, o. Dobrze, na łeb i na stópki. I możemy tak działać. Na poszukiwanie przygód. Proszę, nie mówcie nikomu jak mieszkam. O mój Boże. O, co?
ja mogę wysoko skakać. Czemu dalej zadałem po 14 obrażeń? A nie, 62 z miecza. Dobrze, o, tak można żyć. Tak można żyć. Co ty, goście, pa. O! Co ty myślisz, że z dzieckiem masz do czynienia? Gościu, ty, pa, jaki jestem dobry teraz. A ty, o ile mi się nie kończy wytrzymałość. Ups! Obawiam się, moi drodzy, że to koniec naszych przygód. Było dobrze, ale no niestety, tak jak powiedziałem, jedna śmierć to właściwie koniec save'a. No chyba, że gramy na multiplayer, to dopiero jak wszyscy gracze umrą, to jakby koniec świata. Ciekawa gra, ciekawa, muszę wam przyznać, to by było chyba na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że ta krótka prezentacja was wprowadziła troszeczkę w świat tej gry, jak ona się nazywała? Maka. Zostawcie jakąś ocenę, byłoby miło, a ten, no to widzimy się kiedyś do następnego z jakiejś głupiej gry czy coś, no to trzymajcie się, cześć.